Witam, z tej strony Adi, kanał Logaring. Stwierdziłem ostatnio, że fajnie byłoby pokazać wam grę, w której zrelaksujecie się w pracy, w domu, w szkole itd., a której nie musicie instalować na swoim komputerze. Dziś w odcinku darmowa gra przeglądarkowa Splix.io. Zapraszam. W moim materiale wykorzystałem muzykę z biblioteki YouTube, której tytuł wyświetli się na dole ekranu. Splix to połączenie kilku rodzajów gier z rywalizacją online. Zaczynamy na ciemnej planszy, składającej się z małych kwadracików. Gracz porusza się po niej kolorową kuleczką, która poza naszym obszarem pozostawiać będzie za sobą długą linię w kolorze naszego pola początkowego. Naszym celem jest obrysowanie kolejnych pól i zamknięcie ich poprzez powrót na teren oznaczony naszym kolorem. W ten sposób zagarniamy nowy obszar i będziemy pchnąć się w górę w rankingu wyświetlanym w prawym górnym rogu ekranu. W każdej chwili możemy zagarniać także pola innych graczy, a dodatkowo dokonywać ich eliminacji. Aby tego dokonać, wystarczy przeciąć linię tworzoną przez przeciwnika. Niestety działa to także w drugą stronę, więc jeżeli ktoś przetnie linię naszego zaznaczenia, natychmiast przegrywamy. Warto spoglądać na mapę planszy, znajdującą się w lewym górnym rogu, zerkając przy tym, w których miejscach pojawiają się nowe obszary oraz szacując aktualną liczbę przeciwników. Przeciwnicy bywają bardzo agresywni, gdyż każdy chce znaleźć się na pierwszym miejscu w tabeli. Aby opanować planszę, musimy być więc niezwykle sprytni, czujni i nie dać się przeciąć przy zaznaczaniu nowych obszarów. Czy wam się to uda? Spróbujcie. Zademonstruję wam teraz kilka najcięższych sposobów na utratę życia w tej grze. Sposób numer 1. Bezpośrednia walka z przeciwnikiem. Aby uniknąć tego problemu, poruszamy się wyłącznie po brzegu naszego pola. Wtedy możemy być pewni, że przetniemy bezpiecznie atakującego nas przeciwnika. Sposób numer 2. Wyjście linią zaznaczania poza obszar planszy. Sposób numer 3. Przecięcie własnej linii zaznaczania. Sposób numer 4. Za odległe wejście w pole przeciwnika. Pamiętajcie, że im większe pojedyncze zaznaczenie, tym większe ryzyko. Dlatego bezpiecznie jest zaznaczyć mniejsze obszary, ale robić to częściej. Moim ulubionym sposobem na pozyskiwanie terenu jest rysowanie podłużnych linii jedna za drugą lub robienie tzw. wnęk, które potem zaklejam. Nie zagłębiajcie się za daleko w pole po znikającym przeciwniku, gdyż oznacza to najczęściej, że czai się tam ktoś o wiele groźniejszy. Jest to świetny tytuł na zastosowanie i myślę, że spodoba się niejednemu z was. Dodatkowym atutem jest to, że możecie zagrać solo bądź ze znajomymi. Wystarczy wybrać w menu opcję Teams, aby za pomocą linka wysłanego znajomemu rozpocząć grę wspólnie w jednej ekipie.
Link do gry oraz ocenę znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem. Ja ze swojej strony polecam. Trzymajcie się. Na razie. Hej.